Hej, witajcie. Ja jestem Noxy. Pamiętacie tę serię Droga do Pretendenta? To jest ta seria, którą nagrywałem, gdzie miałem grać z niskiego rankingu, zaczynając i tam wbijać się coraz wyżej. No jest opcja, żeby ta seria powróciła, tylko na innym koncie, bo tamto konto dalej rezerwuję jakby na te gry dla telewizji. Ale póki co sytuacja z tą telewizją jakoś tak przystopowała, nie dostaję od nich za dużo wiadomości, ale wolę na tamtym koncie nie grać, więc moglibyśmy grać na innym. Możemy je jakoś fajnie nazwać, na przykład Nightbringer Noxy, tak jak ta nowa seria skinów. Bardzo by mi się to podobało. Tyle, że to konto chciałbym docelowo przenieść na przykład na Westa, dlatego że przydałoby mi się konto na Westie i mógłbym, zobaczyć, jak się różnią te gierki na wyższych rankingach. Dzisiaj zagramy sobie jeszcze na iście. Tak, na midzie albo na topie. No, zobaczymy, co nam wylosuje. W tle możecie słyszeć jakąś taką nową muzykę, nie wiem, z jakiegoś kanału, który znalazłem tak na szybko. Problem z muzyką, z taką darmową, którą można używać na YouTubie, mam taki, że z jakiegoś powodu ona zawsze jest taka sama, to jest zawsze jakiś house albo coś takiego i pewnie dlatego, że to jest łatwo w miarę zrobić, nie? Bo nie trzeba do tego wokalu, tylko szukacie jakichś gotowych sampli czy coś, miksują to ludzie. Wydaje mi się, że to jest z tego powodu najprzystępniejsza opcja dla wszystkich. Okej, wybrało nam mida i wybierzemy postać, jeżeli się uda. Taką, którą wszyscy znają i kochają, czyli Zedda. Och, kto nie lubi Zedda, nie? Dobra. To jest w ogóle pierwsza gra, która będzie na moim kanale w systemie 10 banów i chciałbym, żebyście poznali moje zdanie na jej temat. Prawdopodobnie jutro wypuszczę na ten temat film, w którym się tak wypowiem obszerniej, żeby tutaj nie zajmować samego czasu z kolejki, ale powiem wam, taki mały spoiler, jestem naprawdę zadowolony z tego, jak to wygląda, bo myślałem, że będzie działał trochę gorzej. Może ściszę tą muzykę? Czy oni mi zbanowali ten? Nie. Jace? Zbanuję Jace'a tak na wszelki wypadek. Dobra. Super, Zed wolny. Ten system banów jest naprawdę taki piękny dla mnie. Jest skrojony pod solo queue. Bardzo dobrze, że nie wygląda tak, jak wygląda na competitive, tylko że system jest trochę inaczej działający. No, ale o tym już powiem na tym filmie innym faktycznie. Wygląda na to, że będziemy grali przeciwko Lux. Okej, jesteśmy w gierce już. Co miałem ciekawego na początku powiedzieć? Tak, już pamiętam. Słuchajcie, jest taka sprawa, że dzisiaj ten filmik włączam wcześniej, wrzucam wcześniej. I jeżeli chcecie, to możecie wbić na streamka, który będzie, nie wiem, film może wrzucę koło godziny. Zastanawiam się. Zależnie od tego, od której będę streamował, to pewnie go wrzucę tak na 2 godziny przed streamem. Tylko będę musiał porobić jakieś fajne sceny na streama, bo bym sobie zmienił jego wygląd. Ale jeżeli chcecie, to pamiętajcie, że jak coś, to możecie wpadać. I jeszcze szybko, póki mam waszą uwagę, to chciałem się spytać, jakie jest wasze zdanie w pewnej kwestii. Bo swego czasu wprowadziłem coś takiego jak Patronite'a. I generalnie zastanawiam się, czy to warto jest sens kontynuować, zainteresowania nie ma tym dużego. A tak naprawdę, jeżeli nie ma dużego tym zainteresowania, to tam nie ma sensu robić kolejnych progów i tak dalej. Więc nie jestem pewien, czy jest sens się w to pchać, nigdy tego nie reklamowałem. Ale pomyślałem, że to może być fajna opcja dla osób, które na przykład nie oglądają streamów, a chciałyby wysłać coś na wzór donate'a, nie? Ale możecie mi dać, czy myślicie, że powinienem powymyśleć jakieś fajne nagrody, na przykład bardzo słaby rysunek, bo nie potrafię rysować, taki zrobiony na tablecie graficznym, który sobie ostatnio kupiłem. Sobie wybieracie postać, a ja rysuję jakiegoś bohomaza, bo inaczej nie potrafię. No nie wiem, powiedzcie, co o tym myślicie. Dobra. Lux gra z healem. Chyba naszą dywizją jest Silver 5, nie? Tutaj, tak mi się wydaje. Już jeden last hit miśnięty. Ten typ Nox. Czy to jest fan? Może nie. Jeżeli spuści mi w ciry, to będzie bardzo głupio.
Pierwszy level może być taki niezręczny, nie? Patrzcie, ja podchodzę, ona bardzo łatwo uruchamia swoją pasywę z Thunderlordem od razu. Uff. No, trochę jest mi niezręcznie, jeżeli to jest widz. Udało się? Nie. Myślałem, że zgarnę tego CS-a. Dobra. Od trzeciego levela będzie trochę fajniej. O, nie dosięgnąłem go. Ale to nic. A Lux co ma? Healka. Healek jej nie pomoże, jak mam Ignite'a. Te spele mają fajnie duży zasięg na Lux. Ale wydaje mi się, że zaraz padnie ona. Dosięgnął mnie. Będzie marnował flesza, tak myślałem. Nie jest to bardzo zła wymiana. Po prostu nie ogarnąłem wcześniej, gdzie jest Jax. Mogą mnie wbijać. Zależy od tego tak naprawdę, czy to jest Worf. Nie tak. To, czy to jest Worf, zależy od tego, jak Jax zarządzi tą falą. I powiem wam szczerze, że fajnie nią zarządza. Bo wygląda tak, jakby ją utrzymał dla tej Lux. Teraz ją puszczą. O, dobrze, Jax. Dobrze, dzięki stary, bo właśnie mi wygrałeś linię. Doceniam. Co tu się dzieje? Chciałem zejść do tego Xena. Dlaczego Jax nie poszedł na swojego Reda? Co to się dzieje? Wszystkie znaki, mam 10 sekund do W. Okej. Leżysz, ziomeczku. To był fajny gang, nic nie musiałem zrobić, tylko podnieść takiego killa, nie? Czy mi się zatrzymała muzyka? Tak! I to już jakiś czas temu. Dobra, skoro tak, to nie będę jej teraz włączał i po prostu dodam wam w postprodukcji, bo by słabo to wyglądało. Jakby 10 minut tylko było bez muzyki. Nawet nie wiem, kiedy ją wyłączyłem, nie? Dobra, mam Pinka, którego chcę postawić. Jax jest tutaj, w tej części mapy. W takim razie zejdę. Zaraz postawię Pinka tam, gdzie Jaxa nie ma. Nie chcę, żeby mi go zczyścił. I się będę trzymał tej strony, co wiem, że go tam nie ma. Uf. Ohoho! Kolego! Ktoś tu chyba jest w szczepku urodzony. Przeżyć z takim lowkiem, nie? Okej. W takim razie ping i się wracam. Tego pinka mogłem jeszcze tutaj postawić. Pełniłby podobną funkcję. Ale może mam za mało zdrowia, żeby tak wchodzić aż głęboko. Dobra. Do kolejnego od razu sobie kupimy. I jedziemy na tego mida. Co to robi Xin? Jest. Patrzcie. Jaki piękny frag, ale tylko dlatego, że Vel'Koz sfailił tutaj. Bo powinien... On powinien użyć tego E, nie na Jinx, tylko na Xenie i by przeżył.
Nie ma to jak misnąć Q. Sorry. Nie gram Zedem za często. Straszna postać, nie wybacza błędów. Zed jest bardzo zależny od tych skillshotów. Ciekawe, gdzie jest Jaxik. Pięknie. To nic nie da, bo ma tarczę. Ale to nic. Patrzcie. Może nie miała tarczy, bo użyła heala. Czy to Worf? Tak, to bardzo Worf. No teraz ją zabijam na combo następne. A wiecie co Lux teraz powinna zrobić? Czyścić tą falę za pomocą swojego ulta. Sheik! Lux, czy ty mnie słuchasz? Powinnaś to zrobić wcześniej, ziomeczku, bo teraz straciłaś... Co straciłaś? Czas! I z następnej fali nie zgarniesz minionów. A już los nie będzie dla ciebie tak łaskawy. Żebyś mogła to też zgarnąć ultem. Nie macie tu? Aby? Nie ma. Gdzieś tu może być Jax. Czy on zginął? Nie, nie wywrócił się jeszcze. Serio, Gner ma 14 CS-ów, lol. Ale tak jest, jak się gra na Panteona. Ostatnio chyba wrzucaliśmy na YouTube jakiś odcineczek z takim strasznie koki Panteonem. A przynajmniej tak mi się kojarzy. Puf. Niezgarnięty. Okej. Okay. Stać mnie na jomu. Popatrzcie, jaki miły Gnar. Zostanę. Patrzcie, to jest klasyczny bait na recall. Taki, w którym daje się złapać jeszcze w klatkę. Takie są najlepsze. Jaki piękny ptak. Jakaś postać tak mówi, jestem prawie pewien. Ha-ha! O, widzę hejty na Zaję. Trash. Chyba Nemezis jego. Jak można grać na postać, która... I tutaj wstawcie to, dlaczego nie lubicie Zai. Ja nie lubię Zai, dlatego że... ma ulta. Tak, ma ulta. Dawaj, Gnar. Dobrze. Moja drużyna rośnie w siłę. Czy to był... Lux? Czy ty próbowałaś predyktować? Czy to jest pewien postęp? Nice. W końcu nikt do czegoś zobowiązuje. Goście robi się lepsze w trakcie jednej gry. Poprawia swoje błędy. Teraz hity nie są dla ciebie. O mój Boże. Co to było? Co to jest za damage w ogóle? Okej, zobaczmy jak tam sytuacja na innych liniach. Botlane jest taki niegankable. Toplane też, shit, zgarniam wieżę. First turret, potem bot. Albo... zgarniemy Lux. I to jest dobre, to jest dobre. Tutaj nie powinna mnie widać, nie widzieć. Przejdzie sobie. A ja na nią wlecę z ultem. Dobrze. Czy było to najlepsze combo? Nie, bo się dałem trafić. Idzie do mnie Jax. Zobaczymy, co Jax chce zrobić. Ja chcę zobaczyć, jak on mnie gankuje. Z której strony to wykona? Jaxie, widziałem cię na mapie.
There's no need to be shy. On tutaj jest. Och. Drewno flash, drewno flash. Wiecie czego chcę spróbować? Ohoho. Gdzie jest Zed? Dobra, biedny panteonik, biedny. Ale ten flash był drewniany, ja po prostu... Ja się czuję źle, ja się czuję źle z tym, co się stało. Patrzę się w kamerkę, a nie mam włączonej kamerki. Kamerka jest wyłączona jak coś, bo jest ciemno i nie mam dobrego światła w nocy. Tak, nagrywam to w nocy. Trafiła do mnie jeszcze jedna rzecz. O, ho, 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 ho. Kolego. Odsyłam cię z upomnieniem. Nie chcesz żyć. A, ziomie. Jakbyś mnie nie zabijał. Jakbyś mnie nie zabijał. Mogliśmy być przyjaciółmi. Ale nie. Dobra. Czy on wie? Czy on wie? On chyba... Uhuhu, ulto lux. Szkoda, że tego nie przewidziałem. Bo, znaczy... Ona nie trafiła, nie? Ale mogłem... Powinienem wiedzieć o tym, że ona może nadchodzić. Nie mam w głowie takich timingów. No, jeszcze brakuje mi 100 złota. Okej, z tym już mogę przeżyć. I teraz tak. Black Cleaver, czyli dodatkowe zdrowie i AD, super przedmiot. Co jest nawet ważniejsze, może te. Cooldown Reduction. Jak się wygrywa, chyba najlepsza opcja, taka najbezpieczniejsza. Najpierw Yomu, potem Black Cleaver. Bardzo fajny jest jeszcze Malmortius, ale na kogo, na kogo? Na Lux? Lux jest biedna, pokrzywdzona. Jeszcze miałbym ją gnębić tarczą pod obrażenia magiczne? Nie, to nie w moim stylu. Kopiącego się nie leży. Jak to się mawia czasem na Podhalu. To było nawet zgrabne. Ale z takim feedem to już chyba o to łatwo, nie? Oj, poddali się. Tak, to jest pierwszy raz, kiedy zobaczyłem surrender w 15 minucie, autentycznie. Jak to się mogło stać? Dobra, zobaczmy damage dealt. Taka tradycja, zawsze sprawdzam po gierce. Okej. O, więc tak. Jest dobry. Jest dobry damage dead. Dobra. To na koniec, słowem ostatecznym, powiedzcie mi, jak się zapatrujecie na odcinki z Drogi do Pretendenta na innym koncie, jakbym miał grać, to mógłbym je wrzucać. Mam pomysł na to, żeby wrzucać je w formie takich montaży, na przykład 3 gry w jednym, ale najpierw potrzebuję waszego zielonego światła, że dalej chcecie. I jeżeli tak, to poeksperymentujemy. Może będę wrzucał właśnie po 3 gry w jednej, tak jak... Znaczy, pan zrobi akurat inaczej, ale coś takiego, rozumiecie? Tak... No, tak, okej. Okay. Dobra, więc to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to możecie zostawić łapencję. Doceniam. I co? To na tyle. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.